Kasia kupiła bransoletkę. W kwocie, którą zapłaciła, zawarty był podatek w wysokości 0,72 zł. Stawka tego podatku to 6%. Jaka była pierwotna cena bransoletki przed doliczeniem do niej podatku? Zatrzymajcie od razu ten film i najpierw spróbujcie obliczyć to sami. Przede wszystkim, na dzień dzisiejszy nie ma chyba w Polsce podatku, którego stawka wynosiłaby 6%. Ale to zadanie chyba wymyślił matematyk, a nie ekonomista. Albo są to liczby z jakiegoś innego kraju, gdzie obowiązują inne ustawy podatkowe. Nie wiemy, jaki to podatek, w zadaniu nie ma o tym mowy, ale wiemy, jaka jest stawka podatku w procentach i jaka jest kwota podatku w złotych. Zastanówmy się może najpierw, jak kwota tego podatku została obliczona. Kwota podatku, bez względu na to, jaki to podatek i w jakim kraju, równa jest stawka podatku razy cena podstawowa. Ekonomiści mówią na nią netto, cena netto, cena, która jest podstawą do opodatkowania, od której liczymy podatek. No i wiemy z treści zadania, że kwota podatku to 72 grosze i to się równa stawka podatku, czyli 6% razy cena podstawowa, czyli cena netto, i tę właśnie cenę mamy obliczyć. Oznaczmy tę cenę przez c, żeby było krócej. No i mamy dosyć proste równanie. Dalej powinno być już łatwo. Przepiszmy, może, jeszcze wszystkie liczby jako ułamki dziesiętne. 0,72 równa się i 6% to to samo co 6 na 100, czyli 6 setnych. 0,06 razy c. Teraz wystarczy podzielić obydwie strony przez 6 setnych. 0,06. Po prawej zostaje c. Po lewej mamy 72 setne. Przez 6 setnych to się równa 12, bo 12 razy 6 to 72. 6 setnych razy 12 to 72 setne, czyli lewa strona równa jest 12, czyli cena bransoletki przed doliczeniem do niej podatku wynosi 12 zł. I możemy na koniec sprawdzić ten wynik. 6% z 12 zł, czyli 0,06 razy 12, to rzeczywiście równe jest 72 setne. Inny przykład. Sklep internetowy ogłosił 25% przecenę na płaszcze. Z uwzględnieniem rabatu cena płaszcza wynosi 34,50 zł. Jaka była cena płaszcza przed przeceną? I jeszcze raz zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć. Tak na marginesie, to ten przykład, zresztą poprzedni też, na pewno przyda Wam się w niejednej sytuacji życiowej. Prawie codziennie spotykamy się z potrzebą obliczenia rabatu w trakcie zakupów albo przeliczenia ceny brutto na netto. Jaka była cena przed rabatem? Jak poprzednio, zapiszmy to, co wiemy z treści zadania, cena przed przeceną i od tej ceny mamy rabat w wysokości 25%, czyli odejmujemy 25%. 25% ceny przed przeceną. Dla pewności dodajmy nawiasy. I to się równa cena z rabatem, czyli 34,50 zł. I wyznaczmy z tego równania cenę. Można to zrobić tak. Cena przed przeceną to 100% albo moglibyśmy też dopisać tu z przodu jedynkę 1 razy cena przed przeceną i minus 25% ceny przed przeceną równa się 34,50 jeżeli mamy na początku 100% czegoś i odejmiemy z tego 25% tego samego czegoś to zostanie nam 75% tego czegoś czyli 75% ceny przed przeceną to właśnie dlatego często używamy zmiennych oznaczanych pojedynczymi literami, żeby nie pisać w kółko takich długich nazw. To się równa 34,50 zł. I teraz, żeby obliczyć cenę, wystarczy podzielić obydwie strony przez 75%. 75% to to samo co 75 na 100, czyli to samo co 75 setnych. I tak podzielmy przez 75 setnych. To się skróci, bo to są wyrażenia równoważne. Obydwa oznaczają dokładnie to samo. Zostaje po lewej stronie cena przed przeceną i wystarczy wykonać to dzielenie. Uprośćmy sprawę i pomnóżmy obydwie te liczby razy 100. Będzie łatwiej. To się równa 3450 podzielone przez 75. Bez przecinka, albo raczej bez części ułamkowej, będzie prościej. Mamy teraz tylko liczby całkowite. Tak naprawdę to przecinek jest. Przesuwamy go tylko w ten sposób w każdej z liczb o dwie pozycje w prawo, co nie zmienia oczywiście wyniku dzielenia. 3450 podzielone przez 75. 75 nie mieści się ani razu w trójce, nie mieści się też ani razu w 34, mieści się w 345 4 razy. 4 razy 5 to 20. 4 razy 7 to 28, plus 2 to 30, odejmujemy 45, spisujemy 0. 75 mieści się w 456 razy 6 razy 5 to 30, 6 razy 7 to 42, plus 3 to 45, 450, odejmujemy i reszta 0, czyli to się równa 46 zł. Cena przed przeceną, przed uwzględnieniem rabatu to 46 zł i 0 groszy. Jeżeli od tego odejmiemy 25%, to otrzymamy 3450. I ma to z grubsza sens. Zawsze zastanówcie się, na koniec zadania nad sensem odpowiedzi albo wyniku. Można to zrobić przez podstawienie końcowego wyniku do treści zadania, przez odwrócenie procesu myślowego i sprawdzenie, nawet intuicyjne, czy wszystko jest w porządku, czy wynik ma sens. Gdybyśmy otrzymali na przykład 460 złotych i po obniżeniu tej ceny o 25% miałoby to być 3450, to coś tu nie gra do końca. Tak samo gdybyśmy otrzymali w wynik na przykład 4 zł i z tego jeszcze zabrali 25%, to pewnie też nie wyszłoby 3450, ale 46 złotych to chyba jest ok, powinno być ok. Można też sprawdzić dokładnie, wykonując obliczenia 25% z 46 złotych. To, co otrzymamy, odejmujemy od 46 i powinniśmy otrzymać dokładnie 34,50, czyli 34 ,50 zł i 50 groszy. No to biegiem na zakupy.